to all of you. Today I have a big car. As you can see, it's a Audi Q7 with a 3-liter TDI engine, 272 horses and 600 newton meters of torque. So big numbers. And take a look at this huge, massive body. Nice LEDs, huge grill. I said the suspension, if I remember correctly, it's in the off-road settings, so the suspension is higher than usual. In comfort mode and especially in dynamic, it's lower. I will show you later in this movie how we can adjust the height of this car using suspension settings, using dynamic, using of course mode selector. Of course tires, those tires are 255, 55, 19 inches. No ventilated brake discs in the rear. In front, obviously they are ventilated. As always, massive rims, Pirelli Scorpion tires. Mean looking car. Aggressive stance, I would say. With this huge grill, we have a better light here. Sorry for you know, dirt and stuff, but you know, the weather, and I'm really, I don't have a time to go to the car wash. I'm in a hurry, so I much prefer to make a decent presentation, longer presentation, than go to the car wash. Okay, so we will try to open this trunk, this lid, using a, oh, we can, you see, this is the first time I did it, so we can use only leg to open, so easy access. And we of course have electric seats. We can open it like this, and when we, you know, stop pushing this button due to the safety reasons, it stops. We need to keep our finger all the time on this button, you see? Everything is going on automatically. The only thing we need to do is to set our headrests. Not too much legroom. The floor is, I would say, higher than it should be. My mother-in-law sat here, and she's rather petite. She's 5'2" actually, so she's like 155 centimeters, 156, and she told that this floor was definitely too high for her. So I would say this third row is only for children, the smaller ones. And if we want to fold down, we need to keep our finger the same way when we stop. You see, it all stops. Okay. Anyway, of course we have easy access, and of course electric open, close and open feature. So how high this lid is, I would say it's pretty nice, because I'm now in shoes, I'm like 6'2", or maybe slightly more than that. So 188, 189 centimeters, and you see, so it's around 190, around 6'2", 6'3". It's okay. Okay, we have easy access, so we can close this car using, you know, this movement, I guess. It's possible. No, not always works.
I don't know why. Okay, now it works. It's locked. And when I'm doing this, it's open. So one more time. You see? It's not that easy. Okay, I did it. Blinkers are flashing. And now I grab the handle and it's open. Okay, and we can do, of course, the same thing with seats using buttons here. We just need to, you know, move this seat, fold it. So using this lever, and we can make it from here. Of course, we need to keep pushing this button, otherwise it stops. Okay, and using this handle, it goes automatically up because it has a telescope here. Okay, pretty easy, even tiny woman could do that. Okay, and now we need to help a bit. We can adjust, you know, the seat using this handle. It's pretty roomy here. Build quality is also great. We have a full 4-zone climate air condition settings. Build quality is very, very good. Here is a speaker, air vent, and the B pillar. So good comfort for people in the rear. All right, now let's listen to the door sounds. Nice. And now the suspension settings, check. We will set this car as high as it possible and as low as it possible. At first we will set as low as it possible and then we'll go as high as it possible. Okay, we're in the lowest setting. Okay. Najwyższe ustawienia, the highest possible settings, off-road. And here we have almost 1 foot, around 30 centimeters, but there
No, it's more like... jest bardziej jakoś tak na 25 chyba, uwzględniając 24-25, uwzględniając te przeszkody, bo tam już też specjalnie nic nie ma. To jest około 25, around 25 centimeters ground clearance. Because this, we have something here, plastic or some cover. So not bad for a SUV. Not a off-roader. Around 25 centimeters ground clearance. Także całkiem nieźle. Wnęki pokaźne, duże. To zobaczmy, jak to z tyłu wygląda. Prześwit konkretny. Konkretny prześwicik. Dynamic settings. Maybe it's like a BMW. You need to do it twice. Nope. Myślałem, że tak jak BMW trzeba dwa razy. Nie widzę żadnej łapki. A, to ciekawostka. No chyba muszę z tym chwilę powalczyć. Udało się. Tu jest taki jack schowany. Taka łapka. Może jeszcze przygazówkę zrobimy. Jak ten silnik brzmi tutaj? Posłuchamy. Myślę, że jak na diesla jest całkiem w porządku. No, for a diesel? It's pretty nice. Whoops. 18.7, 18.7. No dobra, jeszcze możemy sobie zobaczyć przy okazji
Tutaj możemy przestawiać sobie opcje, tu mamy view. Możemy sobie dać nawigację w ten sposób, tak jak już to w trasie pokazywałem. Ale to jest monstrum. Tu mamy nawigację. Ja bym tak nie chciał jeździć. Tak, jest w miarę w porządku. Chociaż ja wolę klasycznie mieć tutaj statystyki. To jest jakaś asysta kierowcy. No mnie chyba najbardziej interesuje właśnie to. To mi jest najbardziej potrzebne. Dobra, wyłączamy. No i teraz zrobimy sobie test audio. Pierwszą rzeczą dziwną jest tutaj wkładanie płyty CD. O ile to jest... Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że ja, zobaczcie, jak tutaj nawet tu jest jakaś lampka, której nie widzę stąd. Jak ja patrzę z mojego najniżej ustawionego fotela, to jest coś takiego, żeby tam trafić płytą, no... Nie wiem, no jest to dla mnie pewien problem, a mam długie ręce, ledwo dociągam tam palcem. Nie wiem, czy któryś z recenzentów zwrócił na to uwagę. Ja nie oglądam żadnych testów z tym samochodem, żeby przeprowadzić własny review, własną prezentację, więc to jest na pewno minus. Ale to nie jest pierwszy samochód, gdzie jest takie rozwiązanie, że w schowku wkładamy płytę. Tylko ponieważ on jest naprawdę duży i szeroki i tam jest trzeba głęboko zanurkować, to jest pierwszy samochód, w którym jest to aż tak trudne. Dobra, posłuchajmy sobie muzyki, zobaczmy, jak wygląda tutaj ten zestaw audio. Może wrzucimy sobie jakąś piosenkę od początku, żeby nie było tak, niech się zacznie nam ten track. Żeby ja wiedział, jak to zrobić, bo klikam tym kółeczkiem, chyba muszę po prostu przejść do następnego. No, słuchajcie, brzmi to... Posłuchajcie może. Regulację głośności. Głośniczek. Wyraźnie słychać różnicę. Teraz jest przestrzennie. I bardziej z przodu. To jest dobrze zrobione tutaj. Nie ma żadnej ściemy. Słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć o samym systemie audio? Jak, jeżeli to jest standardowe audio, zasługuje na pochwałę. Podobnie jak pochwaliłem zestaw audio w BMW. Natomiast tam, z tego co wiem, nie był to jednak standardowy zestaw audio. Tam było to tak zwany Hi-Fi, Hi-Fi Audio, czyli ten za dopłatą tam chyba 2,5 tysiąca trzeba dopłacić. Nie jest to Harman Kardon, ale no na pewno nie był to standardowy system. Miał tweetery przy lusterkach, więc było to coś lepszego. Ogólnie jest w porządku. No, ja mam pewien problem, słuchajcie, może ściszę muzyczkę. Z tym całym tutaj możemy tu się cofać back, ale ta tacka, no nie można tutaj się przesuwać. Jak gładzę ten gładzik, możemy natomiast kółeczkiem sobie chodzić. Dobrze, że nie jest to tak jak w Audi A6, że odwrócony jest kierunek. Tu wszystko się zgadza. Kręcimy w górę, idziemy w górę, kręcimy na dół, idziemy w dół. Jest to proste ustawienie. Tu mamy balance fader oczywiście, także nic specjalnego nie znajdziemy. Basy ustawiłem na flat, bo to nie ma sensu przebasować. Wysokie troszeczkę podbiłem. Może powinienem testować to na ustawieniu środkowym. Pokażę wam, że skręcimy to. Teraz wezmę basy więcej. No już są lekkie zniekształcenia mojego instrumentu kontrabasu. Takie przebasowione zdecydowanie. Maksymalnie tak do
do trzeciej kreseczki jest tak w miarę neutralnie. No ale nie zapominajmy, że nie jest to żaden high-end tutaj, tu można by sobie nawet dać więcej, bo wysokie częstotliwości dobrze się odzywają, nawet po rozkręceniu wyżej nie ma jakichś zniekształceń. Brakuje tego, brakuje tej góry na... kompletnie jej nie ma na ustawieniu flat. No tu jest z kolei zbyt jałowa, taka płaska, więc... Myślę, że podobnie, tak plus 3, plus 4 góra. Tu nie ma co szaleć, no ustawiając wyżej, ten dźwięk jest zbyt spłaszczony i nienaturalny. Możemy sobie zostawić na tą trójeczkę, a basy na zero. Zero jeden, maksymalnie. Dobra, no więc... Jeszcze mogę wam pokazać... To jest oczywiście moja płyta w 24-bitowym próbkowaniu mojego zespołu. Ze standardami. Możecie bez trudu znaleźć wszystkie te nagrania z tej płyty u mnie na kanale muzycznym, na moim drugim kanale muzycznym. Także zapraszam, jakby ktoś chciał posłuchać. A tutaj mamy, przechodzimy do wyboru. Jest jukebox, czyli ta cała... Pewnie dysk twardy i inne rzeczy. Zewnętrzny odtwarzacz audio. Możemy sobie przez Bluetooth odtwarzać audio, na przykład z tabletu. No i to jest to menu całe, jeżeli chodzi o media, bo tu mamy... Świeci nam się media, to my sobie wybieramy tutaj. No i tyle, nic w sumie nie ma. Przesuwając to kółeczko w bok, idziemy do jednej strony menu i w drugą stronę. Czyli to jest w prawo, koniec i w lewo. I to wszystko. Nic nie ma więcej. Środek, lewo, prawo. No dobra. Dzięki za odbycie ze mną tej przygody, jeżeli chodzi o audio w tym, z tym samochodzie. Mógłbym powiedzieć tak, jeżeli chodzi o moje wymagania, to ten zestaw od biedy spełnia swoje zadanie jako docelowy zestaw audio w samochodzie. To znaczy, jest to ten margines taki, no nie odrzuca mnie brzmienie, no używam, pamiętajcie, używam tych samych nagrań, wiem dokładnie jak te nagrania brzmią na audiofilskim sprzęcie, także to daleko mu do tego. Natomiast ogólnie mogę powiedzieć, że ten system naprawdę, szczególnie dla laika, szczególnie dla kogoś, kto nie jest muzykiem czy audiofilem, brzmi świetnie. Dla kogoś, dla zawodowca nie jest to szaleństwo, nie jest to żaden szał, ale naprawdę, gdybym miał taki zestaw audio w samochodzie, nie czułbym się zgorszony, nie przeszkadzało mi to. Brzmi na tyle dobrze, że dałbym radę używać go, czego absolutnie nie mogę na przykład powiedzieć o zestawie standardowym W205 audio. Tamto audio było no, dla mnie fatalne. No, przeskok między tym Burmeister a tym zestawem fabrycznym audio w C-klasie W205 jest gigantyczny. Nie wiem, jaki tu jest przeskok z tym Bang & Olufsen, chyba to jest ten topowy zestaw audio za jakieś tam grube pieniądze. Ale mówię wam, no... Jest na tyle dobrze, że... No dobra, chyba posłuchaliście wystarczająco dużo. Sorry za moją kurtkę, ale no, widzicie, jestem dzisiaj tak ubrany, bo jest no, taka pogoda, to już nie jest lato, to już nie jest nawet ciepła jesień, jest po prostu okropnie na dworze, więc muszę w ten sposób się ubrać. Jeszcze raz dzięki za tą przygodę, audio przygodę i do zobaczenia w następnym. Cześć. So, thanks for watching and I hope you liked it. This car looks huge, massive. It looks mean, I think. Thanks to this gigantic grill. You can subscribe my channel and see you next time with another car and another review. Bye bye.